Co my tu mamy, słuchajcie, jest to skakun Filipius Johnsoni. Tak to się chyba wymawia, jak nie to mnie poprawcie w komentarzu. Postanowiłem mu zmienić aktualne miejsce zamieszkania, bo jak widzimy ma małą kliszówkę, w której jest już pełno pozostałości po zjedzonych ofiarach tego skakuna. No i damy mu większe pudełeczko. Myślę, że będzie tam lepiej się na pewno czuł. Trafi do takiego pojemnika po jakimś innym pająku. Także za chwilę wam go pokażę, aczkolwiek były już filmy, właśnie. Z tym pająkiem w roli głównej naprawdę bardzo fajny. Zobaczymy, czy po przesadzeniu będzie chciał zaatakować wylęk karaczana tureckiego. Spróbujemy go wygonić z kliszówki. Jak widzimy, tutaj sporo pajęczyny i pozostałości po ofiarach. Niestety po wyjściu z kliszówki, no, nasz skakun nie był zbyt chętny, aby się dać nagrać, co chwilę uciekał, ciężko było go złapać w ogóle, ale coś tam udało mi się uchwycić. Oczywiście, z minusów tych skakunów jest to, że no, dość krótko żyją, bo do około dwóch lat taki skakun nam pożyje. No i też są bardzo małe, co no, nie wszystkich hodowców jakby przekonuje, większość ludzi woli jednak, gdy pająk jest duży, dlatego wybierają ptaszniki. Aczkolwiek jakiś tam swój urok te skakuny mają, na pewno sposób w jaki polują jest bardzo ciekawy. Potrafią z dużej odległości zlokalizować ofiarę, bo wiadomo, bardzo dobrze widzą. Skradają się, na końcu jest błyskawiczny atak, dość widowiskowy. Naprawdę fajnie to wygląda, i właśnie przez karmienie przekonałem się do tego skakuna, i naprawdę lubię go obserwować. Jeżeli chodzi o podawanie wody do pojemnika ze skakunem, to trzeba uważać, żeby nie psikać po prostu, lepiej podawać wodę dosłownie w kropelkach, ponieważ pająk może nam zwyczajnie odejść, jeżeli będziemy psikać. Już w ogóle jak na niego będziemy psikać, to może właśnie tak się stać, że pająk odejdzie. No i nie stosujemy też podłoża, bo to też może sprawić, że po prostu no niedługo naciszymy się skakunem. Czym karmimy? No, ja karmię, tak jak na załączonym obrazku, wylęgiem karaczana tureckiego i naprawdę bardzo dobrze się to sprawdza. Skakuny mają to do siebie, że e, czasami dzielą sobie te posiłki. W sensie zostawiają ofiarę, później do niej wracają, aby kontynuować jedzenie, tak to wygląda. I karmimy przede wszystkim dość często takiego skakuna. Ma on szybki metabolizm i też, gdy będziemy go karmić często, nie będzie ryzyka, że nam po prostu pająk oślepnie. Ogólnie polecam, aczkolwiek no trzeba się nastawić, że pająk jest bardzo mały, dość krótko żyje, trzeba go często karmić bardzo małymi owadami, więc no nie dla wszystkich na pewno, ale jakichś tam swoich sympatyków ten skakun znajduje. Ja na dzisiaj dziękuję. Zostawcie Opeczkę w górę, subskrybujcie kanał i czekajcie na następne filmy. Możecie też dać znać w komentarzu, czy podobają Wam się skakuny, czy wolicie. Ptaszniki. Na dzisiaj to tyle. Siemanko.